Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának. Ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Jest 16 czerwca 1989 roku. Na budapesztańskim Placu Bohaterów trwa uroczystość pochówku Imre Nagya oraz ofiar powstania 1956. Przemawia młody opozycjonista imieniem Wiktor. W trakcie swojego kilkuminutowego przemówienia domaga się wycofania wojsk sowieckich z Budapesztu i przeprowadzenia wolnych wyborów. Daje się poznać jako bardzo charyzmatyczny polityk i nie jest przypadkiem, że bierze udział w rozmowach Trójkątnego Stołu. W dzisiejszym odcinku opowiemy o Wiktorze Orbanie, o tym, jaki wpływ miała jego młodość na charakter polityczny, o tym, jak z liberalnego polityka przekształcił się w konserwatywnego populistę. Wiktor Orban urodził się w maju 1963 roku. Większy okres swojego dzieciństwa spędził we wsi Felczut. Orban wychowywał się w biedzie. Wielu biografów podkreśla, że w jego domu nie było nawet bieżącej wody. Sam Wiktor większość dzieciństwa spędzał pracując w polu wraz z dwójką jego braci. Na jego charakter na pewno miał też wpływ sposób wychowania przez ojca zwłaszcza. Győző Orban był człowiekiem bardzo stanowczym i Orban nie ukrywał w swoich wywiadach tego, że był bity przez ojca nie tylko w dzieciństwie, ale również w wieku nastoletnim. Jednocześnie przyznaje, sam siebie określa jako niewiarygodnie niegrzeczne dziecko, któremu brakowało dyscypliny, a jego charakter od wczesnych lat dzieciństwa odznaczał się dużą skłonnością do buntu. 14-letni Orban dostaje się do prestiżowego gimnazjum. Czas ten zbiega się z awansem społecznym rodziny Orbanów. Ojciec po przeprowadzce do miasta ukończył studia i został mechanikiem. Z kolei matka Wiktora ukończyła kolegium nauczycielskie i zajęła się kształceniem niepełnosprawnych dzieci. Nastoletni Wiktor Orban większość czasu spędza na boisku piłkarskim. Nie przejawia co prawda większego talentu piłkarskiego, ale jest to dyscyplina, w której rozwija się dzięki ciężkiej pracy i uporowi, który w zasadzie jest podkreślany przez wszystkich jego biografów w każdym aspekcie życia. Wspomnijmy też o tym, że Wiktor, który grał jako środkowy napastnik w drużynie, która w pewnym momencie stała się pierwszoligową młodzieżówką piłkarską na Węgrzech, jest późniejszym pomysłodawcą wybudowania boiska piłkarskiego we wsi Felczut, która została nazwana imieniem Ferenca Puszkasza i w zasadzie Wiktorowi przez całe życie towarzyszy wielkie marzenie o tym, żeby odbudować piłkarską potęgę Węgier i przywrócić świetność złotej jedenastki. Marzenie to nie zostało co prawda zrealizowane, ale Wiktor Orban jest do dziś widywany na arenach piłkarskich i jest zapalonym kibicem. Wiktor Orban podejmuje studia prawnicze w Budapeszcie. A co ciekawe, jego praca magisterska dotyczy polskiego ruchu Solidarności. Wiktor Orban na studiach dostaje się do bardzo prestiżowego akademika, w którym styka się z młodymi, ambitnymi studentami, którzy tworzą coś na kształt właśnie bractwa, bardzo ściśle współpracującej organizacji. No i tam zbiera pierwsze szlify, jeśli chodzi o właśnie praktykę polityczną, przywództwo. Rozwija pewne cechy, które będą widoczne w kolejnych latach jego kariery. Jeśli popatrzymy na Fidesz, który właśnie wyrasta z ruchu studenckiego i był na początku w zasadzie radykalną organizacją młodzieżową, to w partii partia była w gruncie rzeczy oparta o kolegów Orbana z akademika i większość z nich zajmowała kluczowe funkcje w państwie. Gdy Orban był premierem, to jeden z jego towarzyszy był szefem parlamentu, inny był prezydentem, jeszcze inny napisał
nową węgierską konstytucję, więc ten taki ścisły krąg wokół Orbana ukształtował się tak naprawdę u schyłku lat 80. i do dzisiaj jest kluczowy w funkcjonowaniu Fideszu. I na tym się też opiera sukces Orbana, że jest otoczony wiernymi kompanami od wielu lat. Oczywiście to nie oznacza, że z wszystkimi z nich współpraca układała się dobrze. Wielu z nich, albo kilku z nich przynajmniej, weszło w dosyć ostry konflikt z Orbanem. Niektórzy w związku z tym, że partia bardzo mocno ewoluowała ideologicznie, odeszli z niej. Choćby Gabor Fodor, który odszedł w kierunku liberalnym. Szczególnie ciekawa jest historia Lajosza Simicki, czyli człowieka, z którym znał się tak naprawdę jeszcze od liceum w Székesfehérvárze, z którym potem wspólnie studiował, chociaż Lajos Simicka był kilka lat starszy, który potem był odpowiedzialny za stworzenie całego imperium medialnego i jakby zaplecza gospodarczego Fideszu. Natomiast w tym momencie szczytowego wpływu partii w latach już po wielkim zwycięstwie w 2010 roku, Lajos Simicka zaczął być zbyt mocny. Tak? Zaczął mieć tak ogromne wpływy, że w Fideszu zastanawiano się, czy ostatnie słowo miała Viktor Orban, czy Lajos Simicka, mimo że była to postać w zasadzie publicznie mało znana, natomiast niezwykle wpływowa w tym właśnie zapleczu partii. No i w 2014-15 roku dochodzi do rozwodu między nimi. Zresztą ten konflikt był bardzo spektakularny, bo Simicka w pewnym momencie zaczął publicznie i to w dosyć wulgarnych słowach krytykować Orbana. Zaczął skierowywać swoje media przeciwko Orbanowi, ale po kilku latach on też starał się wspierać Jobbik konkurencyjny, starał się właśnie tworzyć alternatywę dla Fideszu, ale ostatecznie tę rozgrywkę przegrał i po kilku latach stracił te media, którymi zarządzał i Orbanowi udało się zbudować nowe imperium medialne, natomiast już zupełnie lojalne wobec niego. Jeśli dochodziło między Orbanem i jego dawnymi kompanami do jakichś sporów, to często oni byli przejściowo odsuwani na boczny tor, natomiast rzadko było tak, żeby zupełnie dochodziło do rozbratu między nimi. W 1988 roku nastąpił debiut polityczny Viktora Orbana. Znalazł się on wśród Związku Młodych Demokratów, co jest poprzednią nazwą Fideszu. 21-letni Viktor Orban został wybrany przewodniczącym Komitetu Studenckiego i był to tak naprawdę jego pierwszy taki debiut polityczny. Już wtedy odznaczył się jako osoba bardzo liderska w swoim środowisku i tak naprawdę nadająca prym wśród elit, do których zaczął należeć. Aktywni politycznie działacze Fideszu, młodzi działacze Fideszu, byli wspierani przez Fundację Györgya Sorosa. Orbán Viktor vagyok, 1987 nyarán végeztem a jogi karon. 1983-tól 87-ig a jogász szakkollégiumnak voltam tagja, jelen pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa. Jeśli popatrzymy na wieloletni konflikt między Orbanem a węgiersko-żydowskim miliarderem i filantropem Georgem Sorosem, to zaskakującym może być fakt, że w latach 80. to Soros był jednym z w zasadzie sponsorów Fideszu, był jedną z osób, które bardzo mocno Fidesz wspierały. Zresztą sam Orban był stypendystą Fundacji Sorosa. Wyjechał na kilka miesięcy do Oksfordu. Miał tam spędzić rok, natomiast okazało się, że wygrał w nim temperament polityczny i jak na początku 90 roku było już jasne, że na Węgrzech odbędą się pierwsze po upadku komunizmu demokratyczne wybory, no to Orban wrócił na Węgry, zostawił Oxford i rzucił się w wir polityki.
és más. Tiszta lappal. Fiatal demokrácia. Új Magyarország. Szavazz a Fideszre. Po kilku latach następuje przemiana. Fidesz przesuwa się w kierunku konserwatywnym. Jeśli mówimy o pierwszych latach Fideszu, to warto podkreślić, że była to partia liberalna, była to partia w zasadzie młodych działaczy właśnie wywodzących się z ruchu studenckiego, która w zasadzie kwestionowała te elity, również nie tylko te elity komunistyczne, wobec których się początkowo buntowała, ale także te elity transformacyjne, te elity, które doszły do władzy po 89-90 roku. Viktor Orban i jego koledzy partyjni nie zakładali krawatów w parlamencie, prezentowali zupełnie inny styl, byli zbuntowani, byli w zasadzie przeciwni wobec tej elity wówczas rządzącej, która mocno się odwoływała do haseł narodowych, do wiary, do kościoła i tak dalej. Fidesz był bardziej taką partią antyklerykalną, zbuntowaną. Jest taka legenda, która krąży od wielu lat po Budapeszcie, o tym, że Viktor Orban miał odbyć rozmowę z umierającym Józsefem Antalem, czyli pierwszym premierem demokratycznych Węgier, który zresztą sprawował rządy przez pierwsze 3 lata do 93 roku. W zasadzie zmarł ciężko chory w funkcji premiera i miał przyjąć Orbana na łożu śmierci. Nie wiadomo, co było przedmiotem tej rozmowy, natomiast jest legenda, że właśnie wówczas Antal miał jakby przekazać pałeczkę Orbanowi jako liderowi tego obozu bardziej konserwatywno-narodowego. Rodzina Antala do końca nie potwierdza, że tak naprawdę było, natomiast wzmocniło ten zwrot Orbana w kierunku konserwatywnym i Fidesz pod jego przywództwem faktycznie przesuwał się stopniowo od tych pozycji liberalnych, takich bardzo wolnościowych z pierwszych lat ich funkcjonowania w stronę konserwatywną, natomiast ten zwrot był stopniowy i ten zwrot tak naprawdę, czy ewolucja Fideszu coraz bardziej na prawo trwa aż do dzisiaj. Mandat posła otrzymał w wolnych wyborach w 1990 roku. W 1993 roku został przewodniczącym Fideszu. Kieruje tym ugrupowaniem aż do dziś, z wyjątkiem małej przerwy w latach 2000-2003. Szefem rządu został po raz pierwszy w 1998 roku. Jego pierwsza kadencja upłynęła na czele rządu centroprawicowego i była ona bardzo znacząca dla Węgier tamtego okresu, ponieważ przypadła na nią akcesja do NATO, jak również intensywne starania o akcesję do Unii Europejskiej. Jest to okres bardzo dobry dla Węgier. Jest to okres prosperity gospodarczej po tej niestabilności i kryzysie lat 90. Natomiast już wtedy widać pewne cechy i Viktora Orbana, i Fideszu, które dadzą o sobie znać w późniejszych jego rządach. Już widać takie tendencje do wykorzystywania pewnych zasobów państwa do wspierania partii. Już widać to bardzo silne oparcie przekazu partii i przekazu samego Orbana na hasłach narodowych, osadzenie bardzo przekazu na takich kwestiach historycznych. To widać w tych pierwszych latach, choć wciąż wtedy Orban jest w zasadzie liderem prozachodnim, który
który no właśnie wprowadza Węgry do NATO, który ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z partnerami zachodnimi, w zasadzie ma chłodne relacje z Rosją, więc z dzisiejszego punktu widzenia no to widać, że jeszcze wtedy Orban był na innym etapie. Natomiast w 2002 roku Fidesz stracił władzę, dość w zasadzie niespodziewanie, bo był to nie najgorszy okres dla Węgier, zwłaszcza gospodarczo. I wydaje się, że wtedy następuje istotna przemiana Orbana. On nie może najpierw się pogodzić z porażką i stopniowo skręca w tych latach 2000 w takim kierunku populistycznym. Wydaje się, że wtedy dochodzi do przekonania, że tak naprawdę, żeby na trwale rządzić, trzeba kontrolować media, co dało sobie znać w późniejszym okresie. I wtedy stara się budować to zaplecze i społeczne Fideszu, i medialne. Natomiast przez 8 lat nie odzyskuje władzy i jest liderem Fideszu w opozycji. W 2006 roku, po właśnie drugiej porażce wyborczej, jest próba odsunięcia go od władzy. Kilku działaczy Fideszu próbuje dokonać rewolty, natomiast ona kończy się fiaskiem i w zasadzie od 2006 roku nie było próby odsunięcia Orbana od władzy. Jest on niekwestionowanym liderem partii. Na dodatek w 2006 roku również, kilka miesięcy po przegranych wyborach, Fidesz dostaje w pewnym sensie prezent od losu. Wyciekają nagrania ówczesnego premiera lewicowo-liberalnego rządu, które doprowadzają do masowych protestów, w zasadzie do zamieszek, w których wiele osób zostało rannych w Budapeszcie. I Fidesz oczywiście i Viktor Orban podsysa ten ruch sprzeciwu, natomiast nie kapitalizuje go od razu. Znaczy, lewica stopniowo traci na popularności, do tego dochodzi wielki kryzys finansowy, który niezwykle mocno uderza w Węgry. No i w końcu w 2010 roku triumfalnie Orban wraca do władzy, wygrywając wybory zdecydowanie i uzyskując w zasadzie większość umożliwiającą mu zmianę konstytucji. Magyarországnak ma olyan emberre van szüksége, aki képes munkahelyeket teremteni. Olyan emberre, aki képes talpra állítani a gazdaságot. Olyan emberre, aki képes rendet tenni az egészségügyben. Olyan emberre, aki képes garantálni a közbiztonságot. A megfelelő ember a megfelelő időben. Itt az idő, Magyarország. Készült a Fidesz-KDNP megbízásából. Rząd Fideszu, po tym jak zdobył większość w parlamencie, zaproponował Węgrom zupełnie nową konstytucję, która tak naprawdę uznawała, że państwo węgierskie nie istniało w okresie nazistowskim i socjalistycznym, a państwo, które zostało zainicjowane w okresie późniejszym, jest strukturą, w której najważniejszy jest naród i to naród rozumiany również w kontekście ponadgranicznym. Fidesz bardzo mocno koncentruje się na polityce historycznej i próbuje również przywrócić właściwą wagę traumie, jaką jest dla Węgrów traktat z Trianon i związane z nim odłączenie znacznych terenów państwa od narodu. Fidesz po 2010 roku zajmuje się przejmowaniem instytucji. Sam proces można nazwać stopniową oligarchizacją. W większości spółek państwowych zasiadają osoby z bliskiego otoczenia Viktora Orbana. Postępuje też korupcja. Obecny stopień korupcji na Węgrzech według wskaźników unijnych jest jednym z najwyższych i ustępuje mu tylko Bułgaria. Jest to także okres zawłaszczania mediów.
Nowe państwo, które budujemy, jest państwem nieliberalnym. Viktor Orban w 2014 roku. Jeśli chodzi o media, przez ostatnie kilkanaście lat doszło do szeregu przejęć mediów przez Fidesz, czy związanych z tą partią oligarchów, czy też zamknięcie mediów krytycznych wobec Orbana, ale nawet jeśli chodzi o takie instytucje edukacyjne, kulturalne, to jest takie podejście, że tak naprawdę partia ma mieć dominującą rolę w państwie, co jest oczywiście paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to przecież przeciwko partii komunistycznej, czy w oporze wobec partii komunistycznej zaczęła się w ogóle cała historia Orbana i Fideszu. W światowej dyplomacji istnieje pewien układ taneczny, taniec pawi. Viktor Orban w 2012 roku. Bardzo ważnym hasłem polityki zagranicznej Węgier jest otwarcie na wschód. Jest to strategia bardzo świadomie i aktywnie kształtowana przez Viktora Orbana od 2011 roku. I hasło to wiąże się z przekonaniem jego osobistym, że dotarliśmy do cywilizacyjnego kresu Zachodu, w związku z czym należy umocnić relacje gospodarcze z krajami Dalekiego Wschodu. Mam tu na myśli przede wszystkim Chiny, chociaż otwarcie na wschód, tak zwane Keletinitarz, obejmuje również Rosję, Turcję. Jeszcze w 2008 roku, kiedy socjalistyczny rząd wchodził w różne formy współpracy z Rosją, choćby w obszarze importu gazu, wtedy Orban mówił, że rząd lewicowy chce, żeby Węgry się stały najweselszym barakiem Gazpromu w Europie, nawiązanie do wcześniejszych haseł. De mégiscsak mi vagyunk a magyar nép választott képviselő, ez felelősség. Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország felemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze, ez a mi életünk, kedves barátaim. Natomiast nagle dochodzi do wielkiej zmiany. Orban tuż przed dojściem do władzy, jeszcze pod koniec 2009 roku spotkał się z Władimirem Putinem, jeszcze jako lider największej partii opozycyjnej i po tym wielkim zwycięstwie jest no, diametralna zmiana i nagle jego rząd bardzo głęboko wchodzi we współpracę z Rosją, nie tylko gazową, ale też atomową, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej i też zaczyna się bardzo bliska współpraca polityczna. I tutaj widać, że Orban, który no, wchodził w coraz większy konflikt z partnerami zachodnimi, zaczął się zbliżać do liderów Rosji, Chin i myślę, że zaszła też pewna taka przemiana psychologiczna chyba, bo faktycznie Orban był nacenzurowanym przez wiele lat od tego zwycięstwa na Zachodzie, natomiast Władimir Putin przyjmował go z otwartymi rękami, rok w rok się spotykali przez wiele lat. I tak naprawdę Orban zaczął to mówić. Ma takie słynne wystąpienie w Kazachstanie z kolei, w którym mówi, że się czuje tam lepiej niż w Brukseli. Tak? Czyli gdzieś zaczął się lepiej odnajdywać w relacjach z przywódcami autorytarnymi. Kolejnym obszarem, w którym widać zwrot Orbana, to są takie kwestie światopoglądowe. Orban wywodzi się z rodziny w zasadzie niewierzącej. Sam przez wiele lat nie należał do żadnej wspólnoty religijnej, natomiast gdzieś w latach 90., 2000 dochodzi do jego przemiany. W pewnym sensie miała na to wpływ jego żona, która jest katoliczką i w tej wierze jest wychowywana większość z jego pięciorga dzieci.
Wpływ na to miał też pastor kalwiński Zoltán Balogh, który zresztą w przyszłości zostanie ministrem w jego rządzie. Natomiast oczywiście trudno powiedzieć, na ile jest to zmiana wynikająca z jakiejś przemiany osobistej, jakiejś refleksji, a na ile jest to też zmiana koniunkturalna. No jako wraz z tym zwrotem na prawo w kierunku konserwatywnym, Orban prezentujący się jako osoba niewierząca byłaby też bardzo mało wiarygodna dla elektoratu konserwatywnego, tradycyjnego. Fidesz też z biegiem lat stał się partią bardziej konserwatywną światopoglądowo. Dał temu wyraz choćby zapisując do konstytucji kwestie ochrony życia od poczęcia, kwestie właśnie tego, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Natomiast w związku z tym, że zmiana w prawie byłaby niepopularna, to na Węgrzech są związki partnerskie wprowadzone przez jego poprzedników. Na Węgrzech jest liberalne prawo aborcyjne i Orbán przez 13 lat swoich rządów tego prawa nie zmienił, więc w tym sensie to też pokazuje, że Orbán w dużym stopniu kalkuluje, co jest popularne, co jest niepopularne i dostosowuje. Oczywiście jest pewna narracja ideologiczna skierowana do tych najbardziej, pewnie do najbardziej twardego elektoratu, natomiast Orbán na pewno, jego ekipa patrzy na sondaże i stara się dopasowywać te działania do oczekiwań społecznych. Orbán jest także znany ze swojego specyficznego stylu politycznego i łączenia różnych elementów. W czasie swoich przemówień miesza styl wysoki z niskim. Niekiedy z poważną miną opowiada o dziejowych zagrożeniach dla Węgier, żeby za chwilę przełamać to żartem. Nie w każdej sytuacji się sprawdza dobrze. Głośną sprawą była przegrana przez niego w 2006 roku debaty przedwyborczej z jego arcyrywalem Ferencem Gyurcsányem, więc w związku z tym wydaje się, że w tych ostatnich kilkunastu latach ten przekaz i wizerunek Orbana jest budowany bardzo świadomie. Orbán właśnie szczególnie występuje przed dziesiątkami tysięcy zwolenników. Ma bardzo sprawnie przygotowywane przekazy do mediów społecznościowych. Natomiast niemalże nigdy nie udziela wywiadów mediom mu nieprzychylnym. Trudno wspomnieć o polityku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który byłby bardziej charyzmatyczny od Viktora Orbana. Charyzma ta przejawia się przede wszystkim w jego wystąpieniach publicznych, do których ma wiele sposobności. Jest to związane również z jego pozycją w węgierskich mediach. Ma na przykład cykliczne wystąpienia piątkowe w węgierskim radiu Kossuth, gdzie niemal przez godzinę opowiada o swoich wizjach i pomysłach. Év lesz. A szlovák miniszterelnök látogatása az egy nagy esemény volt. Kiemelkedő esemény. Jego przemówienia mają bardzo specyficzny styl, który można by nawet porównać do takiego stand-uperskiego. Viktor Orbán ma specyficzne poczucie humoru, bywa bardzo ironiczny i sarkastyczny. W zasadzie ten sarkazm jest jego cechą charakteru podkreślaną przez wielu biografów. Styl Viktora Orbana jest dosyć taki swojski i można też powiedzieć, że bardzo sprawnie on i jego sztab wykorzystują media społecznościowe, gdzie publikowanych jest bardzo wiele filmików, nie tylko z oficjalnych wystąpień. Sonkáról van szó. Kint az udvaron fogjuk megfőzni a sonkánkat. Dicsekszem kicsit, Paul Bocuse-től, magától, a nemrégen meghalt királytól, vagy tán császártól kaptam ezt a kötényemet, még amikor Lyonban találkozhattam vele. A sonka a következő képen készül. Ale również nagrań z takich wydarzeń, jak na przykład
gotowanie wspólne, rodzinne u Orbanów, czy też takie wydarzenie, które jest elementem węgierskiego folkloru, jak świnobicie. Z całą pewnością Viktor Orbán wie, jak przypodobać się swoim wyborcom i czytając komentarze pod tego typu publikacjami, można odnieść wrażenie, że te zabiegi są bardzo trafione. W 2015 roku Węgry znalazły się w samym środku kryzysu migracyjnego, który nasilał się w Europie. W pewnym sensie spadł on z nieba Orbanowi. Fidesz był w tym czasie w kryzysie poparcia. Orbán jest też politykiem, który wydaje się mieć bardzo dobry słuch społeczny i w wielu kwestiach był w stanie uchwycić zapotrzebowanie społeczeństwa węgierskiego na określone rzeczy i szczególnie w tej epoce zmian, które były na Węgrzech, czy zmian ustrojowych po 1989 roku, zmian gospodarczych, w których była duża niestabilność, ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa. Orbán bardzo mocno postawił na takie kwestie historyczne i tożsamościowe, które w tym chaotycznym czasie mogły osadzić ludzi w poczuciu, że no skądś przychodzimy i dokądś zmierzamy. I zarówno odwołuje się do przeszłości, jak i snuje dalekosiężną wizję na przyszłość, co daje poczucie, że faktycznie nie jesteśmy sami, nie jesteśmy skazani na życie w jakiejś niestabilności. Nawet jeśli te wizje są mocno dyskusyjne, to wydaje się, że jest to jedna z tajemnic sukcesu Orbana. Hegemonia Zachodu dobiegła końca, wyłania się nowy porządek świata. Viktor Orbán w 2024 roku. I zarówno w kraju zaczął pokazywać migrantów jako największe takie cywilizacyjne zagrożenie, a w Europie starał się przełamać swoją izolację, pokazując, że no jestem tym liderem, który zna recepty na przyszłość, który wie, jak Europę ochronić przed napływem imigrantów i dzięki temu udało mu się faktycznie odzyskać popularność i w kraju i stać się jakimś punktem odniesienia, chociaż dosyć radykalnym w dyskusjach międzynarodowych. Make Europe great again. Tegyük újra nagyjá Európát. Nie ulega wątpliwości, że Viktor Orbán jest liderem, no, który absolutnie zdominował współczesną politykę Węgier. W ostatnich 30 lat w zasadzie jest absolutnie dominującą figurą. I być może wpisuje się to w pewne zapotrzebowanie, które jest na Węgrzech. Jeśli spojrzymy na ostatnie 170 lat historii węgierskiej, to w zasadzie jest to okres bardzo długoletnich rządów wielu liderów. Od Franciszka Józefa, jeszcze w okresie Austro-Węgier, przez Miklósa Horthyego w okresie międzywojennym i potem Kadara. Wszyscy rządzili przez kilkadziesiąt lat. Orbán dobiega 18 roku u władzy i nie wydaje się, żeby jego apetyt na rządzenie Węgrami malał. Brüssel magára hagyta az európaiakat. Soha sem volt. On już otwarcie mówi, że myśli o swoich rządach co najmniej do 2030 roku, a tak naprawdę prawdopodobnie i dłużej. Więc niewykluczone, że ostatecznie no, znajdzie się w poczecie tych liderów, wieloletnich liderów Węgier, nawet jeśli ich ocena jest dzisiaj często generalnie dosyć negatywna i nie wiadomo, jak historia oceni Viktora Orbana, który wzbudził ogromne nadzieje na Węgrzech, ale jego rządy dzisiaj wydają się natrafiać na coraz większe problemy, jeśli chodzi o ten kierunek w polityce zagranicznej, jeśli chodzi o wyzwania gospodarcze, więc wydaje się, że Orbán jest w najtrudniejszym momencie swojej kariery i jego ocena historyczna może być nieco inna niż to, jak jest dzisiaj oceniany.
To wszystko na dziś. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.